miał z tej strony. No jak już pojechałem po grach, no to jedziemy dalej. Krótka historyjka na temat wspaniałego edukacyjnego wpływu gier na wschodzącą młodzież w postaci mojego 5,5-letniego syna. Ostatnio był 11 listopada. Już nie będę mówił na temat tego, co się działo w Warszawie. To już w moim tam poprzednim filmiku widzieliście, co na ten temat sądzę. Był 11 listopada, no i u mojego syna w przedszkolu z tej okazji dzieci występowały, deklamowały wiersze, śpiewały hymn. Mój syn deklamował wierszyk "Kto ty jesteś, Polak mały". Pięknie mu to wyszło. No i nauczył się hymnu. I miała miejsce taka sytuacja, że śpiewali tam jedną ze zwrotek naszego hymnu. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No i pani przedszkolanka w przedszkolu spytała się, a dzieci, jak wiecie, kto to jest Bonaparte, kto to był Bonaparte. I tylko mój syn wiedział, od razu powiedział, tak, to był pan, który nazywał się Napoleon i walczył na wojnie. No to pani w przedszkolu się spytała, skąd ty to wiesz, Olgierd? A Olgierd mówi, wiem, bo statusiem grałem w taką grę. Napoleon, właśnie, Napoleon, który walczył na wojnie. Prowadził wojska do ataku i Polacy mieli śmieszne czapki. Także z moim synem ogrywałem kiedyś właśnie Napoleon Total War. Tą serię też uwielbiam. I zapamiętał to. No to jest taka ciekawa sprawa, no, że jednak nie tylko negatywne rzeczy. Choć w Dead Island z nim nie grałem. I chyba nie będę. Na razie, trzymajcie się.